Dzień dobry, kochani. Zapraszam bliźnięte na czytanie tygodniowe na tydzień od 27 sierpnia do 3 września 2023 roku. Drogie bliźnięte, czytanie ogólne, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć tego czytania. Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji po zasubskrybowaniu kanału. Kiedy włączycie dzwonek, będziecie otrzymywać wszystkie powiadomienia z kanału o nowych filmach, tak więc nie ominie Was nic nowego na kanale. Drogie bliźnięta, będzie rozkład ogólny i będzie rada. I będzie karta rada. Zaczynamy. Bliźnięta. Karty nam się odwracają. Czy będzie rada, jak będzie konieczność? Zobaczymy, jaki będzie rozkład. Bliźnięta. Tydzień od 27 sierpnia do 3 września 2023. Oj, bardzo dużo kart nam wypadło. Dobra. Twoja energia ogólna na nadchodzący tydzień, mag, to Wy. Jesteście w swojej energii. Karta maga to karta bliźniąt. No więc, jakby to powiedzieć, czarujecie. Kreujecie, czarujecie, nic się nie zmieniło. Co może się wydarzyć? A, gwiazda się może wydarzyć, bardzo ładnie. No, możecie tak wykreować, że możecie ciążę wykreować, na przykład, jakbyście chcieli. Tak, może być tutaj, jest, może być nadzieja na ciążę, może być ciąża. Możecie się dowiedzieć, że będziecie w ciąży w nadchodzącym tygodniu, na przykład. Ktoś z Was. Na co uważać? Na 10 buław. Co w miłości? 5 mieczy. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. As kielichów. I moi drodzy, praca i finanse, królowa mieczy, w tle śmierć, as buław i król mieczy. Wiecie co, macie tutaj trochę osób i co ciekawe, bliźnięta to Wy. Gwiazda to wodnik, król mieczy to też wodnik. Macie dwa razy wodnika, no ale może to nie być akurat dla nikogo wodnik, a może być gdzieś jakiś wodnik. Tutaj jest waga, królowa mieczy w pracy, w finansach. A w tle jest skorpion. A co to znaczy w tle? W tle jest śmierć. Śmierć jest kartą skorpiona. No jesteście tutaj gdzieś, gdzieś to się rozgrywa. Posłuchajcie, może być taka sytuacja, że albo chodzi o osobę tutaj i faktycznie powstaje jakaś znajomość z osobą jak Feniks z popiołów. Totalna transformacja, totalna przemiana, totalna metamorfoza, nie tak jak było wcześniej, po prostu totalnie inaczej. Możliwe, że, znaczy tu jest nowy początek, możliwe, że lepszy. Jest as buław po tym, czyli nowe uczucie, nowy ważny związek, nowy ważny interes. To może dotyczyć związku osobistego, a może dotyczyć również płaszczyzny zawodowej, współpracy. Tu może być też w tle jakiś spadek, ale nie musi, lub dziedziczenie czegoś. No i mamy króla mieczy, czyli osobę, która... No w tle jest jakiś albo nowy początek, ale totalnie inny. Uczucie, początek związku, początek relacji, początek nowego związku, początek nowej relacji, to może być relacja z wodnikiem. No, dla kogoś może być to relacja skorpiona z wodnikiem, ale dlaczego miałoby wiedzieć o tym bliźnięta? No chyba, że Was to interesuje. Ale jeżeli to nie jest dla Was przekaz, to może to być relacja, moi drodzy, to możecie być Wy również. No, król mieczy, owszem, osobowo wodnik, ale to nadal trygon powietrza. To mogą być bliźnięta. Jak najbardziej. Bliźnięta, waga, wodnik, trygon powietrza, więc to możecie być Wy. Ale tutaj pokazujecie się jako osoba, że, która już da słowo, w sensie wyzna komuś miłość.
i będzie podążała w kierunku małżeństwa, czy też będziecie tak się chcieli pobrać, będzie decyzja o pobraniu się, to moje drogie bliźnięta, no to już jest osoba, która będzie wierna. Czyli tutaj już jakby zdecydujecie się na tą relację, na ten związek, na ten nowy związek, na to nowe uczucie, no to Wy będziecie osobą, która naprawdę będzie wierna. Bo to jest taka osoba po prostu. Osoba po przejściach, po rozwodzie. Tym bardziej, że Król Mieczy pokazuje rozwodnika najczęściej lub wdowca. Osobę po rozwodzie lub po utracie kogoś, ale osobę doświadczoną, osobę dojrzałą już, taką po 40-45 roku życia bardziej. No dobra, zobaczymy, co tutaj faktycznie będzie miało miejsce dla Was. Wy jesteście w swojej energii, w energii maga, więc kreujecie. Wykorzystujecie swoje talenty, umiejętności, predyspozycje do tego, aby jak najlepiej się zaprezentować w nadchodzącym tygodniu, aby jak najlepiej wypaść i niezależnie, czy chodzi o płaszczyznę zawodową, a może chodzić, bo mamy tutaj przedsmak jakiegoś awansu lub po prostu awans, czy też, no właśnie, bardzo dobrą passę w finansach, w pracy, w obszarze zawodowym i to tutaj możecie być kreatorem swojego życia, a może jesteście kreatorem w całości, całej egzystencji, czyli po prostu tworzycie, tak, domowe ognisko, może akurat tworzycie przestrzeń wokół siebie, może coś budujecie, trudno powiedzieć, no każdy, że tak powiem, ma inne priorytety w życiu osobistym, ale Wy tutaj niewątpliwie używacie wszystkich atutów, wszelkich atutów swoich, talentów, umiejętności, jeśli trzeba, to i kwalifikacji i wykazujecie się, tak? Chcecie jak najlepiej wypaść w nadchodzącym tygodniu. Czegokolwiek miałoby to nie dotyczyć. W wydarzeniach jest gwiazda. Moi drodzy, no tak jak mówiłam, no może się komuś zdarzyć ciąża, albo ktoś ma nadzieję na ciążę, ale no, w miłości tej ciąży tu nie widać, ale to do tego przejdę. Natomiast to jest w wydarzeniach, więc trudno w wydarzeniach mieć nadzieję, no bez sensu. Moi drodzy, może, no właśnie, gwiazda mówi przede wszystkim w wydarzeniach o rozpoczynaniu zupełnie nowego etapu w życiu. No i chyba z tym jest związana ta śmierć. To jest totalna odmiana, totalna metamorfoza, całkowita transformacja. Całkowite przewartościowanie wszystkiego. Zupełnie nowy etap w Waszym życiu, nowy początek, nowy związek, nowe uczucie, nowa osoba, nowa znajomość. Ale gwiazda też mówi dla części z Was o nawiązywaniu nowych kontaktów, które odmienią Wasze dotychczasowe życie. Macie tutaj nadzieję, że wszystko ustabilizuje się i burzliwy okres w Waszym życiu już minął. No czy tak będzie? Czy tak będzie? To się okaże. Macie możliwość, jeżeli chodzi o to, co by się miało wydarzyć, to owszem, jeśli chcecie się starać, to macie możliwość w nadchodzącym tygodniu zajść w tą ciążę, spędzić czas w miły sposób, w zaufaniu, w harmonii, w miłości, w pełni ciepła i wzajemnego zrozumienia, ale tutaj przede wszystkim chodzi o wydarzenia, a w wydarzeniach w gwieździe to powodzenie w miłości i spełnienie. No więc tutaj osiągacie najprawdopodobniej jakieś spełnienie. Może to być też spełnienie w finansach. Jakąś dobrą inwestycję finansową może to oznaczać. Sukcesy w pracy twórczej zwłaszcza. Dobre perspektywy na przyszłość i spełnienie marzeń związanych z pracą zawodową lub z pracą twórczą. Tak mówi, pokazuje gwiazda, czy tego chcecie, czy nie. Tak to wygląda. Może będziecie chcieli też spróbować zrozumieć jakieś swoje sny. Też możecie coś takiego odczuć w nadchodzącym tygodniu. Na co uważać? Uważać na 10 buław. No właśnie, musicie, moi drodzy, jeżeli chodzi o zdrowie, uważać na kręgosłup. Mogą wystąpić jakieś problemy lub odezwać się problemy z kręgosłupem. W szczególności problemy z barkami, ewentualnie ich nie przeciążyć, nie przećwiczyć, nie przekrossfitować, nie prze... w ogóle. No. Uważać na nadciśnienie. Uważać na zbytnie obciążanie układu kostnego i krwionośnego. Wiecie co? No, mocno to może wynikać rzeczywiście z jakiegoś wysiłku fizycznego. Jeżeli macie jakiś plan ćwiczeń, swój, czy to macie, nie wiem, trening personalny, trening osobisty,
czy też macie swój plan na jakby swoją aktywność, no to warto by to z kimś skonsultować, czy nie za bardzo się przeciążacie. No warto by to skonsultować ewentualnie z jakimś osobistym trenerem, czy po prostu skonsultować to z kimś, kto na tym się trochę lepiej zna. Bo wiecie, to, że coś można, to nie znaczy, że jest dobrze. Bo dziś można, a jutro zaboli i pojutrze możecie się nie podnieść, nie? No, więc uważamy na takie sytuacje, aby nie dopuścić do unieruchomienia siebie na przykład i zwrócić uwagę właśnie na nadciśnienie i na takie zbytnie przeciążenie i może tu być też w ogóle, moi kochani, przepracowanie. Wiecie, to tu może być u kogoś wypalenie zawodowe, wyczerpanie, przeciążenie pracą zawodową albo taką pracą, która nie daje pożądanych rezultatów dla kogoś. No to musiałaby być jakaś praca fizyczna lub jakieś trudne warunki pracy. No ale już mniejsza z tym. Słuchajcie, ta dziesiątka była... Trzeba by też uważać na, zwłaszcza w relacjach, może to być oznaka zniechęcenia, przemęczenia sprawami na przykład swojego partnera, swojej partnerki. Dla osób, które mają nowy związek, ta karta może oznaczać jakieś ostrzeżenie. No, jest w pozycji ostrzeżenia, więc oznaczałoby, że no, trzeba byłoby coś, kochani, sprawdzić, bo no, przed czymś Was to 10 buław ostrzega odnośnie tej relacji. Czasami to jest tak, że w relacji pojawiają się problemy zbyt trudne do tego, żeby je pokonać po prostu. I 10 buław mówi też o tym, że to jest takie jakby ostrzeżenie wynikało z tego, co popełniło się w przeszłości. Jeśli miało się jakieś grzeszki w przeszłości, no to one mają jakby wpływ, związek teraz z teraźniejszością. Wpływają na tą teraźniejszość lub mają z nią po prostu wprost związek. W miłości jest 5 mieczy. Drogie bliźnięta. No 5 mieczy nie jest najlepszą kartą w miłości. Bo każdorazowo mówi o walce z czymś, co jest ważne, a zapowiada po prostu niepowodzenie, zapowiada jakąś porażkę, zapowiada jakąś walkę bez szans. Jest symbolem czasem pragnień, które nie są realne, są po prostu albo niemożliwe, albo nierealne, albo pięć mieczy może mówić o czyichś nieuczciwych posunięciach, albo waszej osoby. A, to ja już teraz rozumiem, czemu 10 buław jest w pozycji ostrzeżenia. No, przed chwilą to właśnie powiedziałam, że trzeba uważać na jakiś nowy związek. W sensie świeży. No, ktoś może być nieuczciwy, ktoś może być nieszczery. Możecie jeszcze o tym nie wiedzieć. Nie wiem, czy się o tym dowiecie w nadchodzącym tygodniu i czego dotyczy ta nieuczciwość i nieszczerość. To jeszcze trzeba by się dowiedzieć. W każdym razie tutaj pokazane są działania, które są podporządkowane jednemu celowi. Ktoś ma jakiś konkretny cel w tej relacji. No, celem raczej nie jest miłość, bo nie ma tutaj miłości w mieczach, w pięciu mieczach. Tu jest, być może też ktoś walczy o związek, walczy o relacje, walczy o uczucia czyjeś. Też tak tutaj może być. To może być walka o czyjeś uczucia, o jakiś związek, o jakąś relację. W tych pięciu mieczach tutaj mogą być kłótnie, nieporozumienia, czasami może nawet wystąpić przemoc, więc trzeba by na to uważać. Różne zachowania niezgodne z etyką, nieetyczne, działania nieszczere, podstępne, bezprawne, zdradliwe, nieładne, niefajne, niefajne energie. No tutaj też manipulacje, fałszywe obietnice, ktoś może składać Wam fałszywe obietnice, ktoś manipuluje Wami najprawdopodobniej. Niedobrze. W rodzinie mamy asa kielichów. Znaczy, to jest rodzina i najbliższe otoczenie i przyjaciele. To jest tak, że tutaj może być wybuch, kochani, no właśnie, nowego pomysłu, nowej idei, jakiegoś nowego zarodku twórczego. Może ktoś wpaść na jakiś fajny pomysł, który będziecie chcieli realizować. A jeżeli nie, no to jest to puchar, kielich wypełniony pewnymi emocjami. Pewnymi uczuciami, natomiast jeszcze nie wiadomo, czy w tym są uczucia miłości, czy w tym są dobre uczucia, czy tutaj jest zazdrość, czy tu jest miłość, czy tu jest zawiść. No, teoretycznie mogłoby to dotyczyć chyba jakiejś być może albo zawiści, albo zazdrości kogoś z rodziny, kogoś z najbliższego otoczenia. Tak może trochę być.
Albo tak jak mówię, jakiś nowy pomysł, który urodzi się Wam i będziecie go sobie wspólnie realizować. Albo w rodzinie. To mogą być w ogóle zaręczyny czyjeś, tak? Możecie się dowiedzieć o czyichś zaręczynach. No albo Wy będziecie informować rodzinę o swoich zaręczynach, o takich planach, tak? O oświadczynach czy o zaręczynach. Też tak może być. Praca i finanse to królowa mieczy. Królowa mieczy, moi drogie bliźnięta, no to jest sukces, tak jak tutaj wspomniałam już w karcie gwiazdy. Jest to jakieś spełnienie, może być to spełnienie marzeń, pragnień właśnie w biznesie, w pracy. Może to być awans. To jest informacja o tym, że sprawy zawodowe macie pod kontrolą, macie uporządkowane, zaplanowane, zorganizowane. Tutaj nie ma mowy o żadnej improwizacji. No jest, moi drodzy, ewentualnie to może też oznaczać Waszą szefową, może oznaczać osobę po rozwodzie, to może być jakaś rozwódka też, albo wdowa. Co, kochani, no tutaj też, no, to jest pozytywna karta, jeżeli chodzi o pracę, o płaszczyznę zawodową. W każdym razie Wasze plany zmierzają własnym rytmem i nie wymagają już jakby Waszej silnej woli, jakiegoś tam większego wkładu w to obecnie. Teraz jedynie wymaga to od Was uczciwości, znaczy uczciwości, uczuciowości w zasadzie i tego, aby trzymać się pierwotnych założeń, tak? Żeby zyskać wskazówki na przyszłość. Tak więc ważne, abyście kierowali się intuicją i nie obawiali się odrzucić tego, co nie pasuje do Waszych standardów, na przykład, jeżeli tak będzie. Możecie też w obszarze pracy, współpracy zawodowej mieć do czynienia z taką osobą o trochę ciętym języku, dominującą, ostrożną, inteligentną, analityczną, ale i sprawiedliwą, taką niezależną, spostrzegawczą, współczującą, z poczuciem indywidualizmu. Osoba racjonalna, uprzejma i dokładna. Moi drodzy, no możecie się w pracy ewentualnie spotkać z większymi wymaganiami. To znaczy, ktoś może wymagać przestrzegania pewnych zasad, procedur, dosyć rygorystycznych. Będzie ta osoba wymagała i od Was, i od siebie, ale od Was również. No i to może być spora dominacja tej osoby. No to może być też dominacja kobiety. No chyba, że kobieta Wam się każe bardziej, Wasza kobieta każe Wam się bardziej przykładać do pracy, niestety do roboty tak zwanej. Albo będzie chciała Was bardzo bardziej docisnąć, żebyście, nie wiem, więcej pracowali, więcej zarabiali, a więcej jeszcze się wzbogacili, niż się wzbogacacie. No tylko pytanie, czy to no właśnie nie będzie tylko Waszym kosztem, tak? W sensie, że to Wy będziecie angażować wysiłki, że to Wy będziecie dużo pracować. I tutaj chyba to 10 buław, może to jest pod pracą też. To może dotyczyć, może, moi drodzy, tego, że tutaj jest bardzo duże przeciążenie, tu jest kulminacja, już więcej tutaj nie zniesiecie, macie jakiś bardzo duży ciężar. Albo macie nadmiar obowiązków, albo nadmiar zobowiązań, albo jednego i drugiego. Po prostu tak jakbyście wzięli na siebie zbyt wiele, moi drodzy. Nie wiem, może obiecaliście właśnie zbyt wiele komuś, że więcej osiągniecie, więcej zarobicie, albo więcej zrobicie. No i troszeczkę tutaj może tak być, że to nie do końca tak pójdzie, tak? Że trzeba by na to uważać, na te obietnice, bo wiecie, to jest tak, jakby ktoś chciał z Was wycisnąć wszystko, co się da, ekstremalnie jak cytrynę, i z kasy, i z pieniędzy, i z jakichkolwiek możliwości, żebyście włożyli w to cały swój wysiłek, zarówno fizyczny, umysłowy, jak i, wiecie, finansowy, tak? No może na tym polegają te nieszczere działania. Natomiast to tło może mówić o tym, że w tle rozgrywa się tutaj ta całkowita, totalna transformacja, totalna metamorfoza i jest w tle szansa, bo as buław jest szansą, w porę zauważony, w porę zaopiekowany. Jeżeli się zaangażujecie w tą szansę, to jest szansa realizacji, to jest tutaj, no, małżeństwo, tak jest, tu jest wierność, tak? Niezależnie, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, tu jest wierność. Tu jest wierny mąż, wierna żona, ale dotyczy to jakiejś nowej relacji, nowego związku, nowego uczucia po prostu. Znaczy, związku, relacji, szansy na relację czy związek z osobą, z którą jeszcze nie byliście w związku, bo to jest coś nowego. Dobrze, moje drogie bliźnięta, karta rada dla Was. Karta rada dla bliźniąt. Karta rada dla bliźniąt.
Wisielec. Radą jest, kochani, zatrzymanie, zawieszenie. Radą, no wisielec radzi. No, a w tle rady jeszcze pustelnik i cztery miecze. Powiem wam, po tej radzie, dobra, może najpierw tą radę faktycznie. Wisielec radzi wam, moje drogie bliźnięta, abyście spojrzeli na swoje sprawy z innej perspektywy, po prostu, abyście zmienili punkt widzenia. Tu chodzi o zmianę punktu widzenia, ale mamy tutaj w tle pustelnika, który, no właśnie, który właśnie poprzez to zatrzymanie, zawieszenie, tą medytację, te przemyślenia, przewartościowanie pozwala wam poznać jakąś prawdę. Dążycie do poznania jakiejś prawdy i w nadchodzącym tygodniu możecie tę prawdę poznać. Ewentualnie, ponieważ jest to rada, abyście zmienili swój punkt widzenia, zmienili perspektywę, może być radą, aby właśnie zobaczyć coś inaczej, tego, czego nie widzicie. Czyli żeby odkryć jakąś prawdę, żeby dojść do pewnej prawdy, żeby poszukiwać prawdy. To jest potrzebne najprawdopodobniej w obszarze uczuć i relacji, żeby się dowiedzieć prawdy, że jednak macie do czynienia z osobą nieszczerą, podstępną, zdradliwą, która wykonuje jakieś bezprawne działania lub po prostu no jest nieszczera, tak? Manipuluje sytuacją, manipuluje wami. Pytanie, co się dzieje z pieniędzmi, które zarobicie i przekazujecie, bo może też być taka jeszcze sytuacja. I tutaj dążycie do poznania jakiejś prawdy i poznacie tą prawdę. I będziecie się, kochani, tu jest cztery miecze, leczenie, zdrowienie. Tu jest czas zastoju, braku aktywności, leczenia, zdrowienia po jakiejś, no, albo po jakiejś chorobie, albo po jakiejś relacji, po jakiejś osobie, bo mamy tu osiem mieczy. To na pewno dotyczy osoby, bo to jest izolowanie, blokowanie się na blokowanie emocjonalne, blokada emocjonalna. Więc tutaj mocno to wychodzi na to, że musicie podążać w kierunku poznania jakiejś prawdy, dowiedzenia się prawdy o osobie, z którą jesteście. Jeżeli to jest czytanie bardziej dla osób, które mają jakieś świeże relacje, takie wiecie, że no nie wiem, ta relacja na przykład nie trwa dłużej niż rok, no bo chyba tak rok, dwa to już byście się zorientowali, że ktoś coś manipuluje i coś wam tam nie pasuje. No czasami się człowiek w ogóle nie zorientuje, jeżeli sam nie zacznie tego sprawdzać, weryfikować i się tym interesować, więc no wygląda to tak, że będzie trzeba tu dążyć do poznania jakiejś prawdy, bo i zmienić perspektywę, żeby zobaczyć. Wiecie, może ludzie, którzy są na początku zauroczeni, zakochani, mają troszeczkę różowe okulary i może tutaj wam te różowe okulary przesłaniają dotychczas jakąś prawdę albo prawdziwy obraz danej osoby, prawdziwą sytuację, jak jest rzeczywiście, bo możecie po prostu pewnych rzeczy zupełnie nie zauważać, bo możecie być zaślepieni uczuciem, miłością, możecie być zaślepieni tym, jaki ktoś jest, a pytanie, czy taki faktycznie jest, jak wam się wydaje, że jest. I wygląda na to, że tutaj coś jest nie tak w tym obszarze, w miłości, w relacji, w znajomości, w związku. Dziękuję bliźniętom i do następnego razu. Buziaki, pa, pa.